Noc ducha, demon w ciągu dnia, brak nadziei, ciemność, rozpacz, strach, apatia, depresja. Może dotknąć każdego. Chorują na nią zarówno biedni, jak i bogaci, samotni i posiadający rodziny, młodzi i starzy, kobiety i mężczyźni, zwykli ludzie, jak i wybitne jednostki, wierzący i niewierzący. To, co za chwilę powiem, to nie jest jakieś moje przemyślenie, bo ja nie jestem psychologiem. Opieram się na tych, co mają doświadczenie w tej dziedzinie. Ja raczej chcę zwrócić na to uwagę, bo coraz częściej spotykam się z depresją w konfesjonale. I nie dotyczy ona tylko ludzi dorosłych, ale coraz młodszych. Obecnie na całym świecie, jak podają statystyki, choruje na depresję około 350 milionów osób. A w tym roku ponad milion prawdopodobnie popełni samobójstwo właśnie z jej powodu. Statystyki mówią także, że połowa chorych nie zwraca się do nikogo o pomoc. Zazwyczaj nie wiedzą, gdzie jej szukać. Lub lękają się i wstydzą wizyty u psychiatry czy też u psychoterapeuty. Czy wiara może pomóc w wyjściu z dołka? Na początku zobaczmy, co Biblia mówi na temat melancholii, bo tak kiedyś właśnie określano depresję. Ten stan towarzyszy ludziom od tysięcy lat. Piszą o niej filozofowie, poeci, duchowni. Nawet w Piśmie Świętym są rozliczne teksty o przeżywaniu depresji przez człowieka. Można przytoczyć chociażby przykłady Hioba, któremu odebrano wszystko, co posiadał, rodzinę, majątek, zdrowie. Jonasza, który uciekał przed misją, bo bał się jej podjąć. Czy też w psalmach są konkretne zarzuty do Boga. Już mnie wrzucono na samo dno, otchłani, w ciemność, do mroku śmierci. Na mnie skupiło się Twoje oburzenie. Przeciw mnie skierowałeś wszystkie kipiące bałwany Twojego gniewu. Dlaczego, o Panie, odpychasz mnie od siebie? Dlaczego odwracasz ode mnie swoje oblicze? To z psalmu 88. Jak długo będziesz, Panie, zapominał o mnie? Czy na zawsze? Jak długo będziesz odwracał ode mnie swoje oblicze? Dokąd w swej duszy będę przeżywał rozterkę, ból w swoim sercu? Każdego dnia? To z psalmu 13. Sam Jezus także przed męką mówił: smętna jest moja dusza aż do śmierci. Czy człowiek jest odrzucony przez Boga, że doświadcza takiego stanu? Często uważamy, że oddając swoje życie Bogu, będziemy już odtąd przeżywali wewnętrzny pokój i radość, niezależnie od okoliczności życia. Albo idąc dalej, że to uchroni nas przed trudnościami, przed chorobami, czy też przed cierpieniem. A gdy one przychodzą, to człowiek sobie wciska do głowy, że to pewnie kara Boża za moje grzechy. A przecież to nie jest konsekwencja mojej wiary czy niewiary, ale wynika z faktu, że jesteśmy tylko ludźmi. Choć poczucie winy wynikające z grzechu może także mnie przytłoczyć. Żyjąc, nie doświadczamy tylko euforii, radości czy też szczęścia. Bo my doświadczamy także smutku, doświadczamy złości, doświadczamy konfliktów czy zranień. A gdzieś pomiędzy szczytami naszego błogiego stanu pojawiają się doły ciemności i rozpaczy. I to jest normalne. Trzeba czasem dać sobie chwilę na przeżycie pewnych wydarzeń. Przeżycie żałoby, rozstania, czy też porażki. Tylko my nie lubimy takich chwil. Chcemy je czymś zagłuszyć, ucieczką w sen, w jedzenie, alkohol, seks, pracę, nadmierne imprezowanie. To tylko pozorne radzenie sobie z problemem. Mówią, że smutek sprawia, że serce staje się lepsze. Jest to niezbędny element naszego dojrzewania. Towarzyszy nam nieustannie nadzieja na wyjście na prostą. To Boża obecność może stać się dla mnie pocieszeniem. W sumie to my jesteśmy w stanie ulżyć sobie też przez obecność drugiego człowieka, przez odpoczynek, przez muzykę czy też hobby. Ale co zrobić, gdy to nie jest tylko stan ducha, jest to już choroba? Gdy my ciągle doświadczamy smutku i nic nie jest w stanie nas pocieszyć? Gdy ciągle jesteśmy zmęczeni? I zamiast ta depresja odpuszczać, to ciągle narasta. Wiadomo, że źródłem depresji mogą być przyczyny biologiczne, jak i psychologiczno-społeczne.
Do tych biologicznych zaliczymy zmiany hormonalne, choroby, skutki uboczne leków, czy też zwykły brak dbałości o potrzeby ciała, jakimi są sen, odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, czy też unikanie stresu. Natomiast te o podłożu psychicznym, czy też społecznym, dotyczą sfery emocjonalnej, poznawczej czy duchowej. Doświadczenia związane z warunkami, w jakich się żyje. Uzależnienia, konflikty, te rodzinne, zbyt wysokie wymagania, których nie można spełnić, poczucie odrzucenia. Bardzo często przyczyną jest też poczucie, że nie ma się wpływu na swoje życie, że moje wysiłki i próby zmiany nie wychodzą, że jestem bezradny. A do tego jeszcze własne poczucie beznadziejności i zbyt surowe ocenianie siebie. Zatem także stoi zbyt mała ilość sygnałów, że jestem kochany, że jestem ważny, że dam radę. Nie bez powodu Biblia wzywa nas do pozytywnego nastawienia, do szukania tego, co dobre, do radowania się czy przemiany myślenia. Nie jest tak, że w naszym życiu są tylko ciemne strony naszego działania, że tylko otoczeni jesteśmy porażkami i krytyką. Dobro nie zniknęło z naszego życia, bo jeśli tak myślimy, to wtedy przyszłość wydaje się być bez sensu, gdyż nie dostrzega się jakichś pozytywnych wydarzeń i konkretnych celów. Ludzie wierzący ufają, że cokolwiek ich spotyka, to Bóg czuwa nad nimi i jest w stanie wykorzystać wszystko dla dobra. Każdy z nas często się skupia na pytaniu dlaczego? Dlaczego coś się wydarzyło? Dlaczego to mnie spotkało? Na które nie znajdujemy odpowiedzi. A nie zadajemy pytania po co i czego ta sytuacja może mnie nauczyć. Człowiek jest istotą duchowo-cielesną i kiedy doświadcza jakiegoś deficytu duchowego lub cielesnego, tym samym odczuwa konsekwencje tego braku również w drugiej części. A więc przeżywając coś fizycznie, gaśniemy duchowo i odwrotnie. Różne są także procesy wychodzenia z depresji, bo ktoś będzie musiał zmierzyć się z przeszłością, przejść, nie wiem, może proces przebaczenia, rozpocząć pracę nad swoimi celami, czy czasem pogodzić się z jakąś stratą. Melancholia potrafi zatrząść podstawami naszego życia, czy też wiary. Potrafi zburzyć fałszywe wyobrażenia o nierealnych rzeczach. Ale też może nauczyć nas przez własne doświadczenie tych bolączek większej wrażliwości na cierpienie innych. Tylko czy człowiek jest na tyle silny, aby podjąć pracę nad sobą? Niezależnie więc od tego, kim jesteś, ile masz lat i czym się zajmujesz, jeśli zaczynasz zauważać niepokojące oznaki w swoim życiu, nie ignoruj ich. Zarówno zwrócenie się po pomoc do specjalisty, czy też chwycenie się Słowa Bożego pozwoli ustrzec się przed długotrwałymi skutkami. Uczucie przygnębienia i depresji nie będą trwały wiecznie. Biblia mówi, jeśli nawet płacze człowiek wieczorem, ranek przywraca mu radość. Najtrudniejszą rzeczą, którą należy zrobić, to podzielić się tym z kimś z zewnątrz, kto spojrzy na mnie z dystansu i nie zignoruje mnie. Poświęcenie czasu na rozmowę, a może na zbyt długo odkładaną spowiedź, uwolni od ciężaru, który przytłacza.